spotykamy się dzisiaj. Co prawda ta konferencja była zaproponowana na dworze przed Urzędem Miasta, ale niestety aura jest taka, jaka jest, więc proszę nam wybaczyć, że jesteśmy nie w garniturach. Nie jest to w żaden sposób brak szacunku do Państwa jako do dziennikarzy i do mieszkańców. Natomiast sprawa jest, myślę, ważna i istotna, a dotyczy budżetu na 2025 rok. W tej sprawie właśnie zaprosiliśmy Państwa na dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym projekt budżetu został dopiero złożony do Rady Miasta jako do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ja ze swojego doświadczenia jestem już czwartą kadencję radnym, nie pamiętam takiej sytuacji. Przypomnę, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu, w tym przypadku prezydent miasta, jest zobowiązany do zgłoszenia do organu stanowiącego, czyli do Rady Miasta, takiego projektu budżetu na kolejny rok obrachunkowy do 15 listopada i do Regionalnej Izby Obrachunkowej również w tym samym czasie jest zobowiązany zgodnie z artykułem 236 finansów publicznych złożyć taki projekt budżetu, co nie zostało uczynione. Budzi to nasze wielkie zaniepokojenie. Jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją. Wczoraj między innymi pytaliśmy na konwencie, co się wydarzyło prezydenta miasta i dlaczego jeszcze do tej pory ten budżet nie został złożony. Chciałbym tutaj teraz udzielić głosu panu przewodniczącemu Januszowi, który jest jeszcze dłużej radnym Rady Miasta i chciałbym, żeby podzielił się też swoimi spostrzeżeniami co do tego, czy takie sytuacje wcześniej miały miejsce, bo myślę, że to niezbyt dobrze świadczy o rządzących dzisiaj w naszym mieście. Proszę Państwa, no, ja jako radny już siódmej kadencji, to nie spotkałem się nigdy z tym, żeby projekt budżetu, który zawsze jest zobligowany organ, czyli w tym wypadku prezydent, składać do 15 listopada przed rokiem budżetowym, żeby z takim dużym opóźnieniem to było złożone. No bo to już dzisiaj mamy 11 dzień, wczoraj dopiero było wysłane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a formalnie rzecz biorąc do Biura Rady i na ręce przewodniczącej Rady Miasta został złożony budżet dzisiaj. My dzisiaj jako radni go otrzymaliśmy. Zdarzały się w przeszłości, jak pamiętam, może raz, może dwa razy takie sporadyczne wypadki, że budżet był opóźniony o jeden lub dwa dni, ale o 10 czy 11, no to w historii wrocławskiego samorządu, tego samorządu, który funkcjonuje jako samorząd od 1990 roku, to czegoś takiego jeszcze nie było. I wczoraj pytaliśmy o to z przewodniczącym klubu Jarosławem Chmielewskim, panią skarbnik i prezydenta. Pani skarbnik tłumaczyła te opóźnienia tym, że gestorzy budżetu, czyli tam dyrektorzy wydziałów, również kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, którzy właśnie są beneficjentami jak gdyby również tego budżetu, złożyli zbyt duże, czyli złożyli swoje wymagania, można powiedzieć, o blisko 180 tysięcy więcej niż 180 milionów, przepraszam, więcej niż zakładał to pani skarbnik i pan prezydent, i w związku z tym te wszystkie sprawy z tym związane trwały właśnie tak długo. Myślę, że to jest żadne tłumaczenie, bo co roku zawsze do 30 września wszystkie te jednostki, jak również i radni, i mieszkańcy miasta mają obowiązek składania tychże swoich zapotrzebowań do budżetu, ale no było ponad półtora miesiąca czasu na to, żeby to skorygować i terminowo oddać budżet. No, ja myślę, że tutaj prezydent miasta rozpoczął dość dynamicznie swoją kadencję i swoją działalność, natomiast to w tym momencie dostał, mówiąc kolokwialnie, zadyszki. Mam nadzieję, że dla dobra mieszkańców naszego miasta i samego prezydenta ta zadyszka jest krótkotrwała i w przeszłości tego typu
działania się nie powtórzą, bo mówię, chodzi o dobro miasta, o to, żebyśmy funkcjonowali sprawnie, bo gdyby, nie daj Boże, tego budżetu nie dało się spiąć i złożyć do końca grudnia bieżącego roku, no to wtedy też ma tutaj pole do popisu Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeżeli miasto by tego nie złożyło terminowo i nie uchwaliło budżetu do 31 stycznia roku 2025, no to wtedy byśmy mieli budżet przygotowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ale on wtedy na przykład nie uwzględniał zadań inwestycyjnych, tylko te wszystkie zadania bieżące, które wynikają z funkcjonowania naszego miasta i podległych mu jednostek organizacyjnych. Szanowni Państwo, ze swojej strony chciałam zauważyć, że członkowie Komisji Budżetu w ostatniej chwili dotrzymują materiały, nad którymi musimy się pochylić. Wszystkie korekty budżetu, które były przygotowywane na poprzednich posiedzeniach, wpływały do stołowni w ostatnim terminie. Chcieliśmy jako przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zadać pytanie, z czego to wynika, z czego wynika to opóźnienie, o którym moi koledzy przed chwilą wspomnieli. Czy to jest problem w koalicji rządzącej tutaj naszym miastem? Czy potrzebują naszej pomocy, czy między sobą nie mogą się porozumieć? Szanowni Państwo, to co powiedziała przed chwilą moja koleżanka dotyczące problemy dotyczące samego, można powiedzieć, działalności w koalicji, bo to być może jest problem, że Państwo nie potrafili między sobą się dogadać, jak wiemy, bo tak nam się taka konkluzja oczywiście nasuwa. Pani skarbnik przecież kandydowała z list Platformy Obywatelskiej, wielokrotnie, czyli można powiedzieć, że jest jakby, jeżeli nie członkiem, to na pewno wielkim sympatykiem Platformy Obywatelskiej, skoro kandydowała do Rady Miasta z tego ramienia, to być może to właśnie ten współkoalicjant chce pokazać społeczeństwu, że miasto pod rządami lewicy sobie nie radzi, no ale mam nadzieję, że pan prezydent wyjaśni nam te wątpliwości i powie, jak naprawdę jest i z czym jest problem. Oczywiście, znając jakby klasyka koalicyjnego, to pewnie wyjdą i powiedzą, że wina jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości, bo to przecież my odpowiadamy za budżet naszego miasta, więc to przecież wszyscy wiedzą, że przecież to pewnie nie koalicja rządzi, tylko Prawo i Sprawiedliwość. Jak coś się nie zgadza, to tak wychodzą i tego typu wątpliwości zgłaszają. A więc proszę Państwa, jeszcze raz jesteśmy zaniepokojeni i to zaniepokojenie chcielibyśmy przekazać również mieszkańcom, żeby oni mieli świadomość, co dzieje się pod dywanem i że walka bulldogów chyba pod dywanem trwa, a mieszkańcy uśpieni przed świętami mają wiedzieć o tym, że ciepła woda w kranie.